Dzień dobry. Słuchajcie, spontaniczności nikt mi nie odmówi. Jeszcze niedawno, godzinkę temu byłem w Szczecinie. A teraz już właśnie wyjeżdżam z Kamienia Pomorskiego w kierunku Dziwnowa, żeby się spotkać. I to nie z jedną osobą, mam nadzieję, że z trzema. A wszystko to dlatego, że oglądałem film jednej z tych osób dzisiaj i zauważyłem, że są już oni na tak zwanym moim rejonie, czyli bardzo blisko Szczecina, bo byli, to był film seniora z Trzęsacza, z Pustkowia? Nie, no nieważne. No i co? Wykonałem telefon, pogadałem, mówię, kurde, no już bliżej chłopaki z Zagłębia nie będą Szczecina, nie wiem, czy będą zajeżdżać na Szczecin na powrocie na Śląsk. No i jadę. Już kto kumaty, to wie, z kim się zobaczę. Mam nadzieję, że również z Adamem. Chociaż miał jechać do Świnoujścia tam na jakieś zlecenie. Może nie pojechał. Zobaczymy. Okej. Okay. Dziwnówek. Polski Bałtyk. I spotkanie z Odyńcami. Z seniorem, z Adamem. No i z panem Leszkiem. Do zobaczyska. Mówiłem, że już mnie nie będzie w sezonie nad Bałtykiem, a jest 22 lipca chyba, czy 3. Jestem w Dziwnowie. Widzieliście wozy Odyńców, a oni są tam. No to ja tam do nich właśnie zmierzam. Nikt nie mówił, że dzik tylko ryje w polu. Cześć Adamie. Siemano. Jak na wybrzeżu? Czekaj. Bo się... No właśnie, wczoraj była fajna pogoda, ale dzisiaj... Ale widziałem, że lało przed chwilą u was fajnie, co? Kałuże takie siarczyste, tam Leszka, samochód podtopiony. Dwie godziny temu lało. No, to lało w Szczecinie, słuchajcie. Ale jest rzeźko i czasami takie dni są potrzebne po prostu. No właśnie, wczoraj był dramat, samo było w Szczecinie. Coś wyszło tu? U mnie to i tak będzie, wiesz, możesz się chwalić, bo u ciebie to będzie szybciej. Jakieś tam takie wersja popołudniowa już teraz, tutaj jak wyszliście? My... Czy byliście rano też? Nie, my tutaj przyjechaliśmy dzisiaj. Około 12? Elegancko. No właśnie tam? Oglądałem seniora film, patrzę Trzęsacz, Pustkowo, mówię... Piszę, nie? W komentarzu. W Pustkowie byliśmy 2 dni czy 3. No, tam takie, no, chciałem. Ale w wodzie. No teraz do wody to już zapomni, nie? No. Ale wiesz, akurat wymiąsza, zrobi się ładna pogoda. Ale ładnie zabrało, patrzcie. Zobaczcie, pogoda zmienna jak jesienią. Wczoraj pięknie flauta, a dzisiaj nie jest zimno, ale wieje, nie? Nie wiem, czy w ogóle nas słychać, ale no, pogadamy później. Tu jest Leszek, a gdzie masz statę? I bardzo dobrze zrobił. Tam jest centrum, nie? Ja wiem, ale... Tam jest najwięcej tych ośrodków, jak ta za tym namiotem, nie? Ma reguły. Tutaj wszyscy mówili, tak pomyśleli, tam pomyśleli faktycznie. Wiele ludzi też tu przychodzi, bo tu jest właśnie mniej, nie? Wiesz, o co chodzi? Nie ma tłumów, żeby sobie, wiesz, odpocząć, nie? No dobra, pokopiemy, ja się idę przywitać z panem Leszkiem. Dzień dobry, panie Leszku. Znowu się widzimy. Cześć. I jak tam? Pan też tu, kurde, widzę nieźle kości na tym wybrzeżu, nie? Wójcie Dubsko Adamowi cały czas. Z seniorem. No. Tak? Hardcore. No a ja sobie tu podjechałem autkiem, nie? Na parking. Jak ty mi wysłałeś screena, a nie pineskę, ale znam to. No tak, ale to już wiedziałem, no, że nie, no ja tutaj parę razy byłem tutaj w tym roku, nie? Właśnie w tym miejscu. Tu masz bliziutko, nie? To jest tak, jak miałbym... Godzina 10 ze Szczecina, nie? I byłem. Dobra, my sobie później już pogadamy normalnie już tam przy odynowozach. No bo jest 18, ja myślę, że z godziny to... Ja tu rekreacyjnie, no. Ostatnio wam się podobało, to ja zamykam swoją kłapaczkę, a wy słuchajcie i mam nadzieję, że cokolwiek będziecie słyszeć przez ten wiatr. To są stopy Adama na bosaka.
Ja od 7 lat na busaka cały czas. Tak jest, jak ten, jak Cejrowski, nie? No, noga się przyzwyczaiła. Brylancik jest, brylancik jest delikatny łańcuszek. To nie jest srebro, to jest nierdzewa. Tak jest, no i tyle klamotów, parę ale moniaków. Miałem coś jeszcze, aha, takie serduszko. No ja to śmieciury, to zobaczycie później. Gdzieś tam serduszko jakieś coś. Jesteśmy przy falochronie, tam odpoczywa Leszek, senior jest w ogóle z drugiej strony Dziwnowa. Tam daleko, gdzie te dźwigi, daleko, daleko, poszedł w ogóle w drugą stronę. A my za chwilę wracamy w kierunku parkingu. Zachodząco do słońca. Tak jest, dzisiaj chyba zachodu nie będzie. Na wschód, w kierunku Gdańska. O. Tak? No i macie atrakcję, korsarz wpływa do portu. Nie zazdroszczę tym ludziom, którzy byli tam na pełnym morzu przy tych falach, bo bujało tym statkiem jak łupinką. Ale nie widać makaronu na płycie. Nie, nie, chyba nie było tych. Worki nie były potrzebne. Dobra, wracamy już powoli w kierunku auta. Słuchajcie, idąc znaleźliśmy deskę bez pływaka czy bez lotnika. Adam tu posprawdzał, ona jest wciąż droga, ponad 3000 nowa. Wygląda na kompletną inwestycję, nie jest zniszczona, ma jeszcze chwyt na stopę, a ta cena 3200 to była cena bez tych właśnie, o, tutaj paciągów, paciągów na stopy, także gdzie jesteś, lotniku? Martwimy się. Słuchajcie, to są rzeczy, które znalazłem na plaży, łażąc z Leszkiem i z Odynem. Żadnej monetki, masa śmieci, e-papieros, posmarowano się, zostawiono. Nie wiem, jedliście coś takiego? Kukukorn? Cokolwiek to jest, oczywiście małpeczka zostawiona. Plastiki na oko. Tak, PET jest mój, bo ja jak nawet palę na plaży, to zabieram. No i co? Tylko w sumie z metalowych rzeczy kapsle. Parę zrywek tam jest, także tak to wszystko wyglądało plażowo. A materiał z Odynem, który był nagrany na tej plaży po akcji z deską przy ich samochodach, niestety z powodów technicznych, czyli kłopotów z telefonem, który nagrywał, a nie zapisywał z niewiadomych względów, nagrał się, bo kamera się włączyła, ale nie zapisał, nie zarejestrował i materiał przepadł. Być może jeszcze ich odwiedzę, póki są tu na rejonie, jak znajdę chwilę, to się jeszcze z nimi nagadamy. Dzień dobry. Widzieliście spotkanie z Adamem, z Leszkiem i nie widzieliście spotkania z Tadziem. Problemy techniczne z telefonem, bo po plaży i na plaży jeszcze nagrywane było sporo. Później sobie siedzieliśmy tam przy wozach chłopaków. Gadaliśmy jeszcze dość długo. Tak jak mówię, kłopoty techniczne z telefonem, niby nagrywał, nie zapisywał, jakieś komunikaty, błąd nagrywania, nie mam pojęcia, o co chodziło. Słuchajcie, ale ten film trwa dalej, już jest kilka ładnych dni, ponad tydzień od tamtego momentu, kiedy się spotkałem z Odyńcami i teraz jadę na Pojezierze Drawskie, a dokładnie jadę do Czaplinka. A po co do tego Czaplinka jadę i z kim się zobaczę? Powiem tylko tyle. Naprawdę z mega, mega dobrym człowiekiem i troszeczkę pozmieniałem, żeby się z tym człowiekiem zobaczyć. Przyleciał do Polski z rodziną i nie wyobrażam sobie, że po tym, co dla mnie zrobił, jak mnie wsparł. Nie tylko mnie, bo pomagał wielu ludziom, po prostu ma mega dobre serducho, żeby się z nim zobaczyć. Więc jadę, a wy zobaczycie, mam nadzieję, relacje z tego spotkania. Zapraszam na drugą część filmu. Będą emocje. Poznajecie tego przystojnego, młodego mężczyznę, równie owłosionego jak ja, zwłaszcza na głowie. Słuchajcie, Czaplinek przyjechał na urlop, tak jak wam mówiłem, człowiek o dobrym sercu, bo wsparł nie tylko mnie, ale wiele innych inicjatyw. Andrzeju, no kurde, wyściskaliśmy się. Wyściskaliśmy się. Długo to trwało, jak ktoś patrzy z boku, to co mógł pomyśleć? Ale ich se myślą, nie? Ich se myślą, co chcą. No my musimy się nagadać.
Jest z nami Nataniel również, który tutaj operuje w piaskownicy, a pokażemy go. Nataniel, pomachasz ładnie do mnie? Proszę bardzo. Syn Andrzeja, mega mistrz. Zresztą bohater na wielu odcinkach u Andrzeja. No pewnie. Pogoda piękna. Powoli przejmuje mój kanał. Tak? No i dobrze. Młody na rybek. No. Nie wiem, co nas tu jeszcze, co mnie dzisiaj w Czaplinku jeszcze spotka. Na pewno będziemy pili kawę. Musimy się nagadać z Andrzejem. Andrzej, musimy. Co ty tak nic nie mówisz? No nie wiem, co mam mówić. Ja się cieszę, że coś zobaczyłem. Ja też. Widzę. Bo widzimy się pierwszy raz, wy o tym nie wiecie. Ta, to jest pierwsza nasza wiele spotkanie. Razy, czy wiele, no parę razy rozmawialiśmy gdzieś na wideo połączeniach. A teraz przyjechałem ze Szczecina do Czaplinka. Andrzej się urlopuje, jutro się dziara. Już, o, zdradziłem. Ale niepotrzebnie powiedziałeś, ale i tak nikt nie zna mojego projektu na razie. Ale to i tak u mnie będzie sierpień gdzieś tam, nie? Któryś. A, to dobra, okay, jest zwłoka. Okay, to już będzie, także to już Andrzej, jutro się, Andrzej jutro się dziara, a potem przyjeżdża na zlot żaglowców w Szczecinie. A ja już z tego Szczecina będę uciekał dalej. Dobra, później się jeszcze widzimy z Andrzejem, z Natanielem. Do zobaczyska, Andrzej. Do zobaczyska. Mega, po prostu. I myślałem, że jesteś wyższy. Nie, bo ja w tą stronę rosnę. Dobra. Na razie. Proszę Państwa, oto miś. Miś jest bardzo smutny dziś. Smutny teraz. Wcześniej był szczęśliwy, bo Łuki przyjechał. Uwierzcie mi, widzimy się 5,5 godziny później. Nie wiem, kiedy to zleciało. No ja też nie wiem, no ale doszło w końcu do tego, do czego też musiało dojść. Niestety. Tak, plany były dalekosiężne. Mieliśmy razem gdzieś nad jezioro. Ale jak usiedliśmy, zaczęliśmy pić kawę i gadać. I jeszcze gorąca linia. Dobra, nieważne. No, jak u prezydenta, ten telefon nie milknie. Słuchajcie, spotkanie na pewno emocjonalne, przede wszystkim pierwsze, ale to takie wrażenie, jakbyśmy się znali od dawien dawna. Andrzeju, przede wszystkim mi było cudownie Ciebie poznać. Znaczy, w sensie, może nie poznać, zobaczyć, bo znać to my się znamy. Ciebie i Twoją rodzinkę, którą teraz tutaj na wizji serdecznie pozdrawiam, małżonkę i dzieciaki. Miło mi, że mnie ugościliście. Nie żegnam się, bo mam nadzieję, że do zobaczenia. Wiem, że Ty trochę tu będziesz, ale ja z kolei wyfruwam ze Szczecina na długo. Mam nadzieję, że Zielona Wyspa stoi dla mnie otworem. Nie masz nadziei, to wiesz. Dobra, wiem. I tego nie wykluczam. Już o tym rozmawialiśmy. A ja sobie nie wyobrażam, żeby było inaczej. Ja tego nie wykluczam. No i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś nam się na pewno w najbliższej przyszłości uda spotkać. Zobaczymy się. I w tyle. Innych krajobrazach. Może na Zielonej. Oczywiście gdzieś tam obok tych naszych pięknych, zobłosionych głów po lewej stronie Andrzeja będzie logo jego kanału. Wpadajcie. Dobry człowiek z dobrym serduchem. Tak jak wam mówiłem. Będzie mi miło. Nie tylko mi. Pomagał bezinteresownie, bo taka pomoc jest najpiękniejsza, gdzie za pomoc się niczego nie żąda. Jak nie? Ja żądałem spotkania z Tobą. No i, musiałem Cię poznać osobiście. No i to, do tego doszło, ale wiesz o czym mówię. Mega dobre serducho wielu osobom, dzieciaczkom i plus ja. No, taki duży dzieciaczek. Doświadczyłem tej... Kurde, większy ode mnie. Weź, bo mnie potargasz, no. Dobra, Andrzej, jeszcze raz. Mega, mega kilka zajebistych godzin spędzonych razem. Ja uciekam na Szczecin. Zaczynam się pakować, czy już zacząłem się pakować na swój tour, mini tour zlotowy, o tak to nazwę. Andrzej, do zobaczenia. Po prostu. Co ja mogę dodać? Było naprawdę zajebiście. Zleciały godziny, moment. Tak, nie wiadomo kiedy. Takich ludzi to szukać ze świecą, jak to mówią. Jak to mówią Amerykanie, vice versa. I tej wersji się trzymajmy. Do zobaczyska. Do zobaczyska, wpadajcie do Andrzeja, link w opisie. Andrzej, ja bym Cię prosił tylko ten kwadracik. I Wam dziękuję, że mnie wspieracie, że jesteście. Wspierajcie również jego. Cześć. Hej. Kochani, no i taki to odcinek. Ja już w połowie drogi do Szczecina. Z Czaplinka. Jestem już za Chociwlem. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Było troszeczkę wykopek, no bo tylko tyle co na plaży z Odyńcami. Spotkanie z nimi właśnie. Sympatyczne, mega emocjonalne i mega fajne.
za krótkie spotkanie z Andrzejem, bo te 5,5 godzin, pół godziny zleciało nam strasznie szybko. Nie wiadomo kiedy. Dziękuję. Dziękuję Wam, że jesteście, że mnie wspieracie. Dziękuję swoim wspierającym. Będę teraz o Was mówił często, bo to już w przypadku niektórych trwa kilka miesięcy, więc dziękuję pięknie, że jesteście wszyscy, że piszecie te komentarze, zostawiacie łapki. Mega fajny dzionek dzisiaj, kolejny. Mega to spotkanie z Andrzejem i z jego rodziną. Cieszę się bardzo, że do tego spotkania doszło z wielu względów i powodów. Serce mi się raduje. Też jestem troszeczkę smutny, że właśnie tak krótko, ale no, moje obowiązki mnie wzywają. I to chyba będzie koniec tego odcinka. Więc do zobaczyska. Trzymajcie się. Dziękuję Wam jeszcze raz i do następnego. Cześć.